Musimy więcej tych punktów jakichś śmiesznych zdobyć, co mówiliście. Ale tym powinienem cię już wyciągnąć raczej. O cholera. Dobra, jedziemy. A jak ci idzie, ludzku? Proszę? Jak ci idzie, ludzku? No właśnie po ciebie jadę. Misja ratunkowa rozpoczęta. Doskonale. I teraz nie wiem, chyba tyłem najlepiej wjechać, nie? No czy wiesz co, z tego co ja wiem, to przodem dosyć łatwo się ciągnie. Ale tyłem spróbuj, spróbuj. No dobrze, dobrze. Dobra. Włączamy wszystko. Dasz radę już? Znaczy ja cię nie mogę podczepiać, bo mam zgaszony silnik, ale ty możesz mnie. Czekaj. Jak to się... Okej. Okay. O, sięgnę akurat, super. Dobra. Dobra, i czekaj chwilę, ja sobie tu włączę ciach. Ręczny wyłączony. Gotowy? Tak jest. No to startujemy. No i od razu szarpnął. To jest fura nie do zdarcia. Też liczę, że... jeszcze nie wyjechaliśmy stąd. To jeszcze nie koniec zabawy. Znosi mnie, także spokojnie. Jakąś okołami tu były. Dobra, coś się dzieje. Jak wyjadę na brzeg, to od razu będziemy w domu. Znaczy od razu, to będzie w domu po prostu. Coś tam ciągnie, nie? No tak, jasne. Ty wyciągarką też pracujesz. No też. Podciągam, ale nie cały czas, żebym mógł, wiesz... Szarpię nią tak jakby, nie? O, coś się dzieje. No tym czołgiem to już jest spoko, nie? A no panie, tym to nie pogadasz. 6x6 napęd. Chociaż to nie to samo co 8x8, nie? No, chociaż ty... te 8x8 myślałem, że będą jeszcze lepsze, bo demo naprawdę szaleństwo było. No. No i tutaj też faktycznie tak jest, tutaj też tak jest. Tu cię może zagryć po dach i jeszcze trochę przejedziesz, dopóki oczywiście nie znajdziesz jakiegoś brzegu, żeby się wyłonić spod rzeki. I zasadniczo nic się nie dzieje. No chyba, że masz niefartycznie. Trochę się zakopałem, spróbuję wycofać lekko. Nie no, to tą bestią to już wszędzie może. Powiem ci, że z nią też bywają czasami problemy. Aczkolwiek no jest to na pewno lepsze niż tym, czym próbowaliśmy się przedostać. No tak, no właśnie. Duża różnica. Może gdyby furgon miał 4x4, no to jeszcze, ale... Dobra. Dasz radę już jechać? Czy ty masz rozwalony silnik w ogóle? Nie, ja mam całkowicie tutaj, całkowicie zepsu. Dobra, ręcznie zaciągnąłem i próbujemy. Bo ja się zakopuję i muszę cię chociaż wyciągnąć z tej rzeki. I jak tam? Coś się dzieje? Tak. Najwyżej jak dobiję do ciebie, to odczepimy się, wyjedziesz trochę do góry i tak, tam z góry. Tak, właśnie wiesz. Taki mam plan. Na górze jest jeszcze Łukasz, może asekurować także. No i spoko, już cię w miarę tam wyciągnęło, nie? Dobra, starczy. Ja tutaj na ręcznie okay, już sobie. Super. I ręczny wyłączony, próbuję. Wow, człowieku, zobacz. Wasak. No ja jeszcze bez żadnej naczepy, tak jak wyścigówkę. No, ej, naprawdę. Dobra, próbuję jeszcze trochę wycofać. No, co? A, okej, okay, dobra. Dobra. A? Proszę państwa, patrzcie na to. Dobra, nic się nie dzieje ciekawego w sumie. Ręczny. I wyciągarka. Ale masz kompletnie zniszczony Mateusz samochód, czy tak, wyłączony silnik? 400x400, okay. Cholera. A nie było tam innego jakiegoś wozu naprawczego czasami, obok tego drewna lucek? Nic nie było.
Nie pojedziemy. Aha, bo tam byłeś w lewo, no dobra. Kurde. Więc muszę się znowu odczepić. Dobra. Okej, okay. I teraz próbuję podjechać. O, teraz powinno być git. O. Tak, okej. Okay. O. I teraz chłopak. O, nie ma błata, żebyś nie wyjechał. Już mam na, już jestem na asfalcie. Patrzę też wyciągarką, bo to... Dobra, uwaga, wyciągarka, w ruch. Jak ten słup daleko jeszcze jest? Daleko. O cholera. Idzie. Tak się kończą wyprawy ratunkowe, Mateusz. No cóż, no. Ja chciałem ratować ciebie, teraz ty musisz ratować mnie. No. To taki, wiesz, taka przykładność losu. No. Ale coś tam się wspinasz cały czas, nie? Spinam się, wspinam. Znaczy, no, ty mnie wspinasz, o, w ten sposób. Dobra. O. Oby na prostą, teraz na Łukasz, pewno nie masz ręcznego załatwienia. Nie mam nic nie mam. Łukasz, tam możesz mnie pchać od tyłu, więc jak będziemy jechać, na pewno. Chyba będzie okej, okay, chyba będzie okej. Włączę silnik. Też ciężko będzie ci jechać, wiesz? Tak? Na tym asfalcie, mimo wszystko, no. Okej, okay, chyba możemy bez wyciągarki spróbować. Chyba wyciągarka. Zaklinowałeś się? Czy wyciągarka, Lucek. Chyba okay. Troszeczkę. Nic nie daje. Czekaj. Inaczej. Okej, okay, teraz. Ja. I jedziemy. Dobra. Jeju, jak ciężko. Chyba ciężkie zadanie. Tu będzie hardcore. No. Tu jest rzeka, kamienie i w ogóle wszystko. Mówisz? Tak. Mm. A jak mówię, to wiem. Tylko czy to jest tu? Dawno tej mapki nie eksplorowałem, kurczę. To takie urywki, że gdzie jakieś auto stoi albo coś w tym desem. A tutaj. Mniej więcej pamiętam. No to panie, szykuj się na ekstremalne doznania. No to czekaj, AWD włączę. No. No to ten. Ja już no to... się zakopałem. Tak, także ten. Kurczę. Patrz jak niedaleko, nie? Słuchaj, kolego Łukaszu, a jakbyś spróbował po prostu przyciągnąć mi tutaj to auto, żebym ja mógł je odblokować. Tylko, że ja jego nie widzę. Ha! Bo ja mam, każdy ma, widzi jakby swój egzemplarz. Wiesz? A, no tak, faktycznie. Kurczak, no. Dobra, ja się już prawie zakopałem. Łukasz, że tak powiem od tyłu. A to naprawdę tutaj będzie. A, cię pnąłem, bo ja już tam się pakuję do tego autka, bo tak ładnie wygląda. Nie. A, dobra. Masz radę, Łukasz? Kurczę, ja chyba... że mi się w któregoś z was po prostu nie wyrąbał z tyłu. Dobra, to... słuchaj, to inaczej. Ja cię, Łukasz, podciągnę, żeby chociaż jeden z was miał lepszy wóz, tak? Bo tutaj jest naprawdę ciężko. Dobra, ja już sobie wyjechałem, mogę tam go ten. Ale ze mną nie będzie tak łatwo, no nie wiem. Ludzku, mi się wydaje, że ja bym po prostu szybciej by to wszystko poszło. Jakbyś od nowa pojechał. Tak, dokładnie, tak mi się to zdaje. Czekaj jeszcze, nie. No ale zaczek blisko. I tak daleko. Patrz, ten już mnie tutaj pcha, dobra. Ej, Lucek, jedź. Jadę. Będzie dobrze, mówię.
Nie wiem, jak tam Łukasz teraz sobie poradzi w tym błotku. A, no, ale dobrze. Jakoś muczę. Jest. Jeszcze kilka metrów. Damy radę, no, panowie? Damy radę. Ciągnij go tam. Tuczek, odejdź. Łap się. No, jeszcze trochę do tego kółka. Yes, no, proszę państwa, po tak długiej mordence udało nam się w końcu odblokować pojazd. Brawo. Dobra. Zajebiście. Włączamy go. Da się tu uzupełnić paliwo? Nie, gdzie tam? Tutaj nie. Ja generalnie... Ja odkryłem paliwo, więc... Ja bym generalnie proponował przenieść się pod warsztat, gdzie możemy tak jakby doposażyć nasze pojazdy. No bo co, no tutaj nic nie zrobimy, bo trzeba jakieś punkty. Czyli pod ten główny? Tak, ja bym pod ten główny proponował się tepnąć, żeby tam żurawia albo chociaż jakieś tam nadwozie, na drewno, jakąś przyczepkę. No, bo tak. Potem tu już się jedzie jak... A kiedy zdobywamy te punkty całe? No, jak przyjedziesz tutaj tą przyczepą. Tak, jak przyczepą. Naczepą. Aha, czyli i tak musimy się cofnąć do warsztatu. No to cofamy? No. Chyba nie ma wyjścia. Dobra. Jaką bierzemy naczepę? To jest też podstawowe pytanie. Chyba nie ma się co pchać z tą średnią, co? Wiesz, ja ci coś powiem. Ja bym tutaj mógł nawet z długą pojechać, z tymże. Ale nie, to wcale nie jest głupi pomysł. Ej, co patrz, to jest ta osłona kabiny? Osłona kabiny służy temu, żebyś sobie mógł zamontować koło zapasowe. Służy ono temu, żebyś mógł się naprawić. Tam masz punkty naprawy. Dodatkowe oświetlenie, możesz sobie też założyć, co by było śmieszniej. I teraz czerwone. Teraz patrz. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli zamontujecie sobie długą przyczepę na drewno, wybieramy akcję na kreaturze V i dajemy złóż przyczepę do przewozu i wtedy ona sobie jest na mapce. A wiesz, co jest w ogóle fajniejsze? Ale fajnie, kurde. Ja nie wiedziałem. Takie coś. Zresztą się zdziwił teraz. Czekaj, nie mogę się obracać. Chcę was pokazać. Wiecie, ja bym był za tym, żebym pojechał tą długą przyczepą z... Gdzie to jest? Siodło. Co to za łuzik tutaj? Co on tutaj robi? Nie wiem. Chyba mój. Dobra. Ale może właśnie, Łukasz, spróbuj pojechać tą długą przyczepą, żeby tam odblokować nam garaż, co? No właśnie, tak myślę. I wtedy tam będziesz mógł sobie założyć te przyczepy na dworze, do przewozu drewna i tego typu rzeczy. Mhm. Koło zapasowe to jest po prostu punkty naprawy. No, to jest... No dobra, to ja już tutaj stawiam się, żebyście mogli jechać. No to jak, jedziemy chyba, nie? Tą samą drogą. No. Kto prowadzi? No obojętnie. Ja już nie pamiętam, jak tam droga szła. To jest. Cały czas prosto. Prostu... Dobra, jedziemy po prostu, tu pojedziemy prosto. Tu w lewo, nie? No, tamten przez rzekę. Ale teraz miło przejeżdżać przez te wszystkie kamienie zasrane. O, ktoś się... Ojojojojojoj, gdzieś tam. Ktoś się niebezpiecznie... Przepraszam. Spoko. Te przechylenia czasami wydają się takie tragiczne. Właśnie, właśnie ale są tragiczne. Tak, są tragiczne czasami w skutkach. Nie szkodzi, to się nic nie stało. Jedź ludzku, nie przejmuj się. Okej, jadę, nie przejmuj się. Kurde, co ja mam z tym ręcznym? Ja spróbuję z boku podjechać jakoś. Nie, to nie ma sensu, jest. Poczekaj, ja to zrobię inaczej. No to się cofnij. Nic nie było, nic się nie stało. No, tak jak mówiłem, te przechylenia czasami naprawdę zdarzają się wyglądać strasznie tragicznie, że zaraz się przewrócimy. Aczkolwiek niekiedy w niektórych momentach na trasie no nie da się inaczej przejechać jak no poprzez... Jak już sytuacja takiego wymaga, to już niestety trzeba... Dokładnie, a czasami... Zacisnąć zęby i... Czasami lepiej się przechylić, niż jechać po kamieniach, gdzie jeszcze ci wiem, że jest, nie? Także wydaje mi się, że no czasami są sytuacje potowe. Mateusz, jakbym tak... Jak masz ośmiokołowca z dźwigiem, no. Jak wysunąć ramię? Bo ja wiem, jak je podnieść na siłownikach, ale nie wiem, jak je wysunąć. 4, 3, 2, 1 po kolei wszystko naciskasz. Aha, okej. Okay. Na tej zasadzie.
Napadzie się tym ramieniem fajnie też operuje. Znaczy, ogólnie operowanie tym ramieniem jest dziwne, ale napadzie można dwoma gałkami jednocześnie, jakby. Jedna gałka odpowiada za, powiedzmy, obrót tej łapy, a druga za manipulowanie. No, dziwnie to jest podzielone w sumie. Ale tak działa. Ale cię Łukasz tnie, normalnie, kurde, nie wierzę. Właśnie ścinki masz. Dobra, tu prosto. Ale a jaki mam ping, bo... Masz 600. 636. A ja jaki mam tak się gości? 1086, a Lucek ma 636. Ale was dobrze słychać. No, to ja tutaj w tej grze tak pokazuję. Ja ci powiem, że u mnie Lucek właśnie wyświetla się ping 1086. No właśnie, u mnie to samo. A, to normalne tutaj. No. Zaraz może zejść do 150 i... Tak. Czyli po prostu możliwe, że chodzi tu o synchronizację, że jest ona jeszcze lekko, że tak wyrażę, kulawa, aczkolwiek nie jestem pewien, czy właśnie o to chodzi. Nie, synchronizacja jest dobra, tylko po prostu pingi się wyświetlają dziwne. Bo jak widzisz, możemy się linką podciągać i tak dalej, więc nie ma z tym jakby problemów, tylko chodzi o same wyświetlanie pingów, moim zdaniem. Ja bym chętnie się tym kamazem przejeżdżał, takim pomarańczową cysterną, co nie? Cysterną. A to? No, to jest ciekawe, tylko że on strasznie szybko uszkodzenia łapie. Właśnie, bo ryje o ziemię bardzo szybko. Dokładnie. No niski jest, faktycznie. Bardzo nisko. Ale szybki jest i kurczę, ja byłem w szoku, jak on pokonuje te tereny. No, dokładnie. Przyczepą jakąś ciężką, to był szok dla mnie. Ale wiesz co jest najciekawsze? Tam koła same wracają, nie? Jak skręcisz, to ci po prostu koła odbijają. Normalnie jest... No, odbijają ci koła, nie? Jeżeli chodzi o tą ciężarówkę i tego największego kraka, to nie, to już musisz sobie tutaj sam sterować. Już was widzę. Dobra, ja już sobie tu zjeżdżam. Ładnie. No dobra, to ja już przejeżdżam. Tu nie ma mowy o jakimkolwiek utonięciu. Nie. Z tym potworem to nie. Jak tam z uszkodzeniami u was? Ja mam 87. A ty, Mateusz? 77. Aha. Znosi strasznie. Może ci tam lekko pyknę. Co ty na to? Lepiej nie jedź tutaj, gdzie ja, bo ja zjechałem trochę z kursu. Strasznie, o właśnie, tu jedź, no. Ja spróbuję tędy wyjechać. O, i tam są kamienie. Nie szkodź. Do tego wozu to żaden kamień nie jest przeszkodą. Ja się zastanawiam, jak poradzimy sobie z wyjazdem już z ładunkiem. No to będzie kolejna historia. A jak sobie radzicie w ogóle z załadowaniem na przyczepę? Macie jakiś swój taki patent, żeby po prostu ustawić się w jednym miejscu i za każdym razem ładować? Tak. To nie jest takie... Ej, mogę prosić pomoc? Dobra, to już się cofam. Bo... Chociaż może... Nie, coś się... dobra, chyba wyjadę. Ale wy ręcznie ładujecie, czy... Bo tak... Ręcznie się nie da załadować. Nie da się. Tylko automatycznie. Tylko jak ci spadnie, to się da. Dobra, wyjechałem. Jest. Aha, o to chodzi. No dobra. To już do osiadę, tak? Tak. Nie widzę cię. Aha, okej, dobra. Oh, fuck. Pod górkę jest ciężko. Dobra, to jednak cię spróbuję dojść tam. No będzie szybciej po prostu. Czekaj jeszcze. Ja już cię, Lucek, nie ratuję. Nie, jest, udało się, jest spoko. Dobra. Jedź. Możemy jechać. Dawaj, Mateusz, dawaj. Tam. Mi ciebie strasznie ścina, Łukasz, wiesz? To jakby klatka za klatką, jakbyś szedł. No u mnie... Jak? U mnie płynnie chodzicie. Miałem. Troszeczkę ścina, no. Dobra, all-wheel drive tu niepotrzebny, blokada też niepotrzebna, jedzie. Ja też wszystko powyłączałem, jadę na jedynce plus. A ja już na czwórce. To Opa. Też wezmę automat. No ja też właśnie na czwórkę mi wrzucił. Uważajcie, bo można się trochę uszkodzić. O.
A ten warsztat nie jest czasami tutaj? Kurde, nie pamiętam, gdzie to się wjeżdżało. Nie, dobrze, dobrze pojechałeś, dobrze. Pewno? Mhm. Oj, chyba nie. Chyba jeszcze przecież nic dalej. Może się przemieścił. A. Nie, Łukasz, wycofaj po prostu, powiedziałem. No, wycofałem, wycofałem, może się tam cofać. Jak się tu trąbi? Trąbi. A trąbić chyba się nie da, wiesz? Ale. No tak strąbić wszystkich graczy tam. Wiecie co? Mi by się tutaj przydał taki moc na przykład na wycinkę drzew. Jak fajne jest w lesie. No, że wycinasz sobie taką specjalną maszyną i o, to tutaj jest. Specjalną maszyną wycinasz, jeszcze to później specjalną maszyną, nie wiem, jakoś tak okrawasz. Coś w tym desem, nie? No, albo fajne w ogóle by to było. Jeszcze trochę pojazdów nie dodadzą. No. Nie, pojazdy spoko, ale wiecie co? Najbardziej mnie dziwi to, że one nie są licencjonowane. Co ty? No nie są licencjonowane, no bo masz... Nie zwróciłem na to uwagi nawet. A coś tamtego, 185, jakieś tamte. Ja na rozwal. To nie zwróciłem uwagi, nie przeszkadza mi to w ogóle. Ej, nie wiem jak tobie, Łukasz, ale mi dodało 0 punkty warsztatu. Dziwne było. Ojej, no warsztat i następne 2 punkty. A, jeszcze 4 musimy, jeszcze 2 musimy dostarczyć. Ja to... mam 0 wciąż. Ja mam 2 dostarczone. Czemu tak, kurczę. Czyli mogłem też wziąć. Bo chyba każdy tutaj na swoją tą. No, możliwe. Nie, u mnie się pokazały już 2 punkty. Zablokowane 2 na 4. No u mnie tak? Jest 0 na 4. U mnie też 0 na 4. Może jako serwer. Widzę to. To dupa zbita. A jak wjadę? A jak wjadę to